6 rano, idziemy na dworzec i specjalnie włączyłem właśnie kamerę, żeby, o, włączył długie światła, żebym więcej widział, ale widzieliśmy już 3 ogniska, gdzie ludzie się bezdomni ogrzewają przy tych ogniskach lub pracownicy, jak mi wytłumaczył, którzy na przykład pracują w czasie nocnym i albo pilnują czegoś i po prostu właśnie akurat ogrzewają się. Jest niemiłosierny syf, brud, ale może coś trafimy. You any friend and you give to my advertising number, you go to India, this guy meeting and you traveling Agra, Jaipur, Golden Triangle. Okay. And by car, I'm 23 years experience. Okay. No problem. Can you tell me the price from here, private transport to Agra? Just only Agra? Yeah, just only Agra. Just I go to Agra, just I give you 8,000 rupees. 800 rupees? 8,000. 8,000? Yes. 8,000. Almost $100. Aha, okay. How many kilometers from here? Here to Agra, like right one side, 225 kilometers. Like the up and down, 450 kilometers. Aha. But Agra is 225. Yes, one way. One way. Yeah. I tell me price both go and come back. Yeah, I know. All include toll, tax, parking, everything include. Okay. No to właśnie mamy godzinę po 6. Przybyliśmy na dworzec autobusowy i musimy znaleźć teraz nasz numer pociągu. O, 6:20. Tam jest wejście. Musimy czekać, aż przyjedzie pociąg. Ten pociąg odjedzie i podobno w tym miejscu będzie. Tutaj mamy pociąg i wcale on do krótkich nie należy. O ile się nie mylę, to gdzieś przeczytałem, że najdłuższa stacja w ogóle na świecie dla pociągu pasażerskiego znajduje się w Indiach, ale akurat nie w New Delhi. Przyjechał pociąg na jakąś inną stację. Tam na początkowych... Tutaj też drzwi są pootwierane. W większości nie ma szyb. Tutaj już są szyby, ale tam na początku to w ogóle nie było szyb. Z dziurami. Drzwi pootwierane. Ludzie tak naprawdę... No bez kitu, no spartańskie warunki. Gdybym miał teraz jechać, bo to bardziej przypomina jak taki tramwaj, do którego się wskakuje w biegu. Gdybym miał jechać 7 godzin takim pociągiem, no to byłoby to wyzwanie, naprawdę ogromne. Siadaj! C1. 51-52. Wszystkie miały być zajęte. Zaraz ci coś wytłumaczę. Pora na takie krótkie podsumowanie tej całej podróży. Pociąg jedzie nawet całkiem nieźle. Nie jest źle, jest wygodny. Jest czysty. No, czuć troszeczkę jakby spadnie tutaj w środku.
Natomiast tak jak widać za oknem, powietrze jest bezustannie, czy są to pola, czy są to miasta, w ogóle cały czas widać taki smog, aczkolwiek też szyby nie należą do czystych. Natomiast muszę powiedzieć, co mnie zaskoczyło w tej podróży, to to, że mieliśmy śniadanie, które składało się z bliżej nieokreślonej papki, jakiejś fasolki z czymś mięsnej, jakby takiej papki. Oczywiście wszystko tutaj jest niepikantne lub lekko pikantne. No mnie jakby, można by powiedzieć, to nie przeszkadza, natomiast Joli wykręca całą twarz, ona nie lubi pikantnego, więc nic nie jadła. Później podano obiad, całkiem niedawno, z jakieś 20 minut temu. Na obiad ten składał się naleśnik, kefir, ryż, oczywiście wszystko w osobnych tackach podane, i dwie mieliśmy papki, obydwie jakiś mięsno-podobny sos, i w jednym były jakieś kuleczki, a w drugim były jakieś kwadraciki serowe czy coś w tym stylu. Super. Ja zjadłem oczywiście, Jola nie, bo wszystko było pikantne. A jeszcze była jakby a la surówka, ale taka to była surówka jakby bardzo pikantna, bliżej nieokreślone warzywa, po prostu w jakiejś polewie po prostu cholernie pikantnej, i to było najostrzejsze. I teraz jakby na sam koniec podróży, po 20 minutach, dostaliśmy lody waniliowe w pociągu jako deser. Jeżeli chodzi o widok za oknem i w ogóle cały czas, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, co o tym wszystkim myśleć, bo przepiękne jakby i czyste pola biorą się, zmieniają w kompletny kontrast różnego rodzaju wysypisk, biedoty, różnych takich, nie chcę używać takiego słowa, żeby ktoś mnie tutaj akurat nie zrozumiał, ale taki naprawdę skrajnie biednej wspólnoty. Tak? To pewnie tego mojego, co mu dałem. I pan steward ci przyniósł deser. Tobie też. Tak, i okaże się znowu, że będę. To nie jest, uwierz mi, pikantne. Weź do ręki, a zobaczysz. Lód waniliowy. Chyba się skusisz. Ale boję się, że wiesz, bo nie. No i ogólnie naprawdę podróż całkiem fajna. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się czegoś skrajnie odmiennego. Tutaj czuję się po prostu jak na ten kraj. To czuję się bardzo ekskluzywnie. Biorąc pod uwagę, wiem, w jakich warunkach inni potrafią tutaj jeździć. Palić nie można. Więc po prostu tylko jak mamy jakieś przystanki, a mieliśmy ich 6 i średnio mamy przystanek, mimo że podróż trwa 6 godzin, to przez pierwsze 3 godziny nie mieliśmy żadnego przystanku, a teraz tak stajemy co pół godziny, co 45 minut, więc sobie wyskakuje po prostu i za każdym razem jest informacja, oczywiście w języku lokalnym, czyli angielskim, i w języku angielskim, oraz jak długo będzie trwał postój. Więc akurat zazwyczaj pani informuje, że postój będzie trwał 2 minuty, co mnie zaskoczyło. Raz powiedziała 2 minuty i 40 sekund. Mogę już powiedzieć po prostu 2,5 minuty, ale powiedziała 2 minuty i 40 sekund. A zazwyczaj to są to 2,5-minutowe przerwy. Ale raz była 2 minuty 40 sekund. Miałem odpalić stopę i sprawdzić, czy faktycznie po prostu tak się trzymają tego. Ciekawe, co oni robią. Czyszczą chyba. Oni szukają, czy jakby szukali czegoś.
No dobra, więc Warmicar wzięliśmy i zabukowaliśmy się. To jest nasz hotel. Tutaj mamy naszego już prywatnego kierowcę i jedziemy na granicę z Pakistanem. Hello. Okazuje się, że żeby wejść tutaj na stadion, nie można wnosić między innymi papierosów, a także zapalniczki. Słucham.
taki sposób trochę, nie wiem czy mogę użyć słowa poniżający, ale że my jesteśmy tutaj mocni i swoimi gestami pokazuje kciukiem w górę jesteśmy my, kciukiem w dół jest tamta strona. Wiadomo jest, no to jest większa, dużo większa tutaj arena niż jest tam i tam jest dużo mniej ludzi. Wszystko. Wiem, że to są napięte stosunki, ale takie robienie show na zasadzie my jesteśmy zajebiści, a oni to są zero, bo ja to tak odbieram, może mylnie, ale no nie wiem, nie do końca jest na miejscu, mając świadomość tego, że za sekundę będą sobie rękę podawali i przekazywali flagi. Number 2, the number one, King Salamander, which is number.